W naszym studiu fantastyczni goście, czterech przystojnych mężczyzn, Michał Szpak, czyli X-Factor, Piotr Lisiecki, czyli Mam Talent, Sebastian Białek, Biały, bo tak będziemy do ciebie mówić, czyli Must Be The Music, i Maciej Gleba Florek, czyli You Can Dance. Witamy was bardzo, bardzo serdecznie. Ale ponieważ będziemy dzisiaj mówić o talent show, o życiu przed, w trakcie i po, także będziemy pisać taki podręcznik, a w zasadzie nie podręcznik, tylko książkę, bo to ostatnio bardzo modne. Zacznijmy od tego, życie przed talent show. Życie przed talent show. Pytanie do Michała. Michale, kim byłeś przed talent show? Szpakiem. Szpakiem? To to ci zostało trochę. Oczywiście, jakby... postać, która istnieje, istniała zawsze i nie została wykreowana tylko na potrzeby programu. A czym się zajmowałeś? Czym? Grałem, śpiewałem w zespole. Rozumiem. I dobrze, Piotr. Kim byłeś przed talent show? No na pewno nie tym, kim jestem teraz. Nie byłem muzykiem, takim pełną parą, profesjonalnym w sumie muzykiem. Gdzieś tam próbowałem właśnie z koleżanką w duecie. Grywaliśmy po pubach. Pracowałeś gdzieś? Nie, absolutnie. Miałem 16-17 lat. Więc to jeszcze na małą skalę dopiero zaczynaliśmy. Byłeś młodzieńcem. Dobrze zapowiadającym się młodzieńcem. Cały czas jest młodzieńcem, proszę cię. Ale nie wiemy, czy tak dobrze zapowiadającym się. Biały, a ty? Co robiłeś przed talent show? Ja byłem białym również, tylko troszkę mniej znanym. Ja zacząłem się interesować hip-hopem w wieku 10 lat już. Skończyłem szkołę technikum żywienia usług gastronomicznych. Dość dłuższy czas byłem kelnerem. No a teraz. Czyli ty jesteś przypadkiem, który robił przed talent show zupełnie coś innego. Oprócz tego rapu, bo również jeździłem po różnych klubach, różne były koncerty w plenerach i w różnych konkursach brałem udział, to między innymi muzyka, ale też była praca, wiadomo. Ale byłeś dobrym kelnerem, czy takim kelnerem w stylu, który podchodzi do stolika, dzień dobry, czy mogę służyć? Pytam przez ciekawość. Pytam przez ciekawość. Zależy od humoru. Nie wkładałeś w to serca? Tak, wkładałem, ponieważ ja bardzo lubię ogólnie kontakt z ludźmi, tak? I kontakt z klientem był dla mnie czymś fajnym. Maćku, ty całe życie tańczyłeś, czy można ksywa, tak... Ksywa Gleba wskazywałaby, że zajmowałeś się rolnictwem. Znaczy uwielbiam sadzić kwiatki i w ogóle mieliśmy ogródek i zawsze tam ganialiśmy i z przyrodą miałem dużo wspólnego. Aha. Natomiast rzeczywiście ten taniec, jak gdyby od 15 roku życia, rzeczywiście tam rósł coraz wyżej. Przed konkursem byłem przede wszystkim tancerzem, ale robiłem też już pierwsze choreografie, takie coraz bardziej poważne. A wcześniej sportowcem, żeglowałem, lekko atletyka, trochę koszykówki, wszystkiego takiego. Miałem sportową szkołę, więc taka frajda bardziej młodzieńcza, głowa szeroko otwarta na wszystkie różnego rodzaju pasje i do przodu. Czyli takiego jednego kierunku nie było jeszcze tak stricte? Nie, bo... Ale wiesz, to można powiedzieć, że You Can Dance jakby sprowadził cię na tą jedną pasję? To troszkę wcześniej. Już jak gdyby już taniec musiałem wybrać... Takie 7-8 lat wcześniej przynajmniej po prostu brakowało mi czasu na wszystko. Znaczy za dużo rzeczy mi wychodziło dobrze i w tym pewnym momencie jak gdyby okazywało się, że przyszedł moment na to, że zapukali do mnie i powiedzieli: będziesz albo mistrzem żeglarstwa, albo będziesz sobie tańczył i robił swoje rzeczy, albo grał w koszykówkę, albo rzucał oszczepem. I tyle. I po prostu trzeba było wybrać i poszło to, co było najbliższe, a przy okazji teraz nawet tańcząc można sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa na nartach albo po żeglowaniu na Bałtyku. Albo po pomieszkaniu w hotelach z takimi basenami. No z takimi basenami nie miałem okazji, ale rzeczywiście w życie w hotelach to jest moja domena i przed programem, i w trakcie, i po. To o tym zaraz. Michał, ale ty powiedziałeś, że zawsze byłeś tym szpakiem. Ja się tak zastanawiam, już pojawiłeś się na tym castingu do Mam Talent, do X-Factora, przepraszam najmocniej, i no, byłeś już taki jak teraz, tak? Chodzi mi o to, czy ten wizerunek twój był cały czas taki, czy ty wykreowałeś go na potrzeby tego programu, czy... Kiedy nie, szpak został szpakiem, nie, takim kolorowym, szpak został szpakiem, wiesz? Wydaje mi się, już podczas urodzenia. Jakby zawsze w jakiś sposób się wyróżniałem. Miałem przedziwne kombinezony i tak dalej, i tak dalej. Jakby od dziecka nadużywałem kosmetyków swojej mamy. Od dziecka, to znaczy od którego roku życia? Od czwartego? Tak, oczywiście. Szmineczka takie takie tipsy robiłeś sobie od czwartego roku? Nie, ja obgryzałem paznokcie, naprawdę. Ja się biłem na miecze w ogóle z ludźmi, tak. Ja budowałem bazy, wiem, że nie wyglądam, aczkolwiek...
Jakie bazy? Był ze mnie drwal. Bazy? Czekaj, co to są bazy? Kto wie, co to są bazy? No, Piotrek. Obozy. Twierdze jakieś pewnie. A. Tak, tak, tak. Domki na drzewie i takie. Ale inne. Chodzi mi o to, jak wyglądało to wasze życie przed? Czy ono po prostu było, nie wiem, jakby czy czuliście, że gdzieś tam coś się zbliża? Czy mieliście taką potrzebę? Czy intuicja coś podpowiadała? Mhm. Czy w moim przypadku mogę nieskromnie powiedzieć, że jakby bardzo... Ja tego pragnąłem, tak? I, czyli nie ulegało dla ciebie wątpliwości, że coś się musi wydarzyć? Że prędzej czy później, znaczy jakby działania były. Ja w pewnym momencie przyjechałem do Warszawy i zacząłem tutaj działać. Ale w konsekwencji stwierdziłem, że pójdę do Talent Show, a zawsze chciałem iść do X Factora właśnie i czekałem na ten program, ze względu na to, że jakby nie chciałem brać udziału w... programie, gdzie jest kreowane są różne talenty. Nie bój się, że siedzisz obok Piotrka. Nie, powiedz, że nie chciałeś brać udziału w tym talencie. Nie, chodzi mi o to, że chodzi mi o program, który jakby kreuje wiele talentów. Ja chciałem iść stricte tylko muzycznie. Mhm. Faktem, że jakby mam talent na przykład też w większości jest muzyczny, tak? Tak. I jakby tego się nie obawiałam, tylko jakby tak sobie wymyśliłem, że chcę iść do X Factor. Ty sobie wymyśliłeś. I tak się stało. Znałeś amerykańską wersję programu? Amerykańskiej nie. Piotrek Biały, jak było u was? Czuliście, że gdzieś tam coś, jakby to życie... czy wasze życie jakby przed zmierzało do tego życia i do tego udziału wy, czy w ogóle o tym nie myśleliście? Biały, jak to było u ciebie? U mnie, tak? No? No na pewno było duże dążenie, były bardzo duże plany, marzenia. Ja na pewno, większość mówi, że co się zarabia na tym, nie wiadomo jakie pieniądze na tym rapie, a prawda jest taka, że ja większość na pewno na samym początku włożyłem w te pieniądze niż cokolwiek zyskałem. No lepsze się podobno zarabia na disco polo. Że najlepiej? Na disco polo? To już w ogóle. A czekajcie, to inna historia, no. To inna akurat historia, nie moja dziedzina, ale szczerze powiem, że jeżeli chodzi o rap, to zawsze starałem się, żeby mnie było wszędzie pełno. Czy to na przykład wywiad w jakiejś tam gazecie mi proponowano, gdzie na przykład gdzieś by raper inny nie poszedł, ja na przykład szedłem. Tak samo... No to jesteś z Czechowic dziedzic, czyli to jakaś lokalna prasa była, tak? Tak, w sumie nie tylko, bo ja na przykład staram się inaczej robić ten rap od innych. Ja nie idę takimi tematami na przykład oklepanymi obiedzie. Każdy raper teraz rapuje obiedzie, a ma na przykład bogatych rodziców. Co jest dla mnie hipokryzją, tak? Starałem się na pewno, znaczy to nie było zamierzone, że muszę być inny, ale miałem swoje zdanie, nie chciałem robić tego tak, bo tak uważa większość. Czy jakby twoje życie absolutnie zmierzało w kierunku jakby osiągnięcia sukcesu. Tak. Piotrek, a ty? U mnie to była dziwna dosyć sytuacja z tym śpiewaniem. To się zaczęło tak niespełna rok przed uczestnictwem w Am Talencie. Dopiero zacząłem śpiewać. Wcześniej absolutnie. Znaczy gitara, to tam wcześniej była jakieś tam szanty z tatą, czy przy ognisku z kumplami. Ale śpiewanie, wcześniej absolutnie nic, nawet pod prysznicem, przy goleniu nic, nigdy, tak sam dla siebie nic. No to jak zacząłeś śpiewać, jak to się stało? Nie przyszło ci do głowy, że potrafisz po prostu. Tak jest, no, a nie próbowałem to kto cię zmotywował? Tak samo jakoś wyszło, na pewno dużo zawdzięczam Asi Kleinów, która popchała mnie, nasz duet do tego programu, bo to wszystko dzięki niej, dzięki temu programu. To jakie się były zaczęło. Twoje pasje przed śpiewaniem? No bo pewnie jakieś były tam, no wiesz, nastolatek ma jakieś tam swoje wariactwa. No muzyka była chyba na pierwszym miejscu, pianino, komponowałem jakieś tam sobie melodyjki, plumkałem na ale na nigdy pianinie. Nie śpiewałeś. Gitara też, nie. Maćku, a no twoje życie, bo już powiedziałeś, że to były żagle. Ja miałem ten problem, że ja do jesteś najstarszy weteranem, jesteś przypadek, więc wiesz, no. Ponieważ ja nie wiem, ja w ogóle, tak jak wy, znaczy nie wiem czy wszyscy, ale jak Michał mówił, że znał program, do którego trafił, to ja nie miałem zielonego pojęcia. Ja w ogóle nie wiedziałem, że to jest program telewizyjny, ponieważ było tylko na plakacie napisane, że to jest You Can Dance i pod spodem było napisane gdzieś tam w lokalnej gazecie, że osoby, które się dostaną z castingu, pojadą na warsztaty. I to, że było logo TVN-u, wcale nie mówiło, nie świadczyło o tym, że to będzie program telewizyjny, tylko że po prostu to jest jakiś tam program, który gdzieś nas pewnie tancerzy w jakiś sposób może pokazać, ale nie myślałem o tym, że aż trafimy do takiego programu. Ja się tak naprawdę w Paryżu dowiedziałem, że to jest telewizja. No co i ty? Byłem, naprawdę, byłem, no nie żartuj. No, byłem totalnie świadomym człowiekiem, jeżeli chodzi o tą przestrzeń. Ale to chociaż ja myślałem, że to jest dokument, jak gdyby, że ta telewizja, która tam jest, po prostu robi sobie dokument z tego wszystkiego. Nie miałem pojęcia, że to jest taki program, że to jest tylko taneczny, jak i w ogóle...
cała scena, jak gdyby formuła programu została nam powiedziana, zresztą nie tylko mi, część osób tam już rzeczywiście wygooglowało w internecie, ale ja nie byłem tak bardzo ambitny, jeżeli chodzi o szukanie tego patentu, więc ja nie wiedziałem, co się ze mną stanie przy okazji tego programu. Natomiast zawsze jest tak, że kiedy tancerzowi się mówi, że ma jakąś szansę gdzieś wystąpić, no to my próbujemy wszystkiego z jednego prostego powodu. Tego nie jest aż tak dużo w Polsce, ale też za granicą, żebyśmy mogli sobie pozwolić na to, że odpuszczamy pewne sytuacje. Jak jedzie widzimy tanie, słyszymy muzykę, od razu tańczymy i tyle. Krążą plotki, że jak dowiedziałeś się, że to telewizja, to chciałeś się wycofać. Nie, aż tak źle tak nie aż było. Aż tak ambitne nie jest. Czasami myślałem, że telewizja się wycofa po moich upadkach i po tym wszystkim, co się działo. Czasami zakrywali oczy, nie wiedzieli, czy się nie rozlecę. Natomiast przygoda ogromna i to fajne. Poczekaj, emocje. To zaczekamy. To piszemy rozdział drugi. Życie? Życie? Nie. No, udział życie. Udział w talent show. I teraz jesteśmy przy pisaniu tego drugiego rozdziału, czyli już faktycznie historia jest taka, że Maciek wie, że trafił do programu telewizyjnego, tak? Biały, to już duży sukces. To już jest duży sukces. Zaczynają się te castingi, bo w przypadku chłopaków, no to już doskonale wiedzieliście, gdzie idziecie. Jak wygląda taki... Ale Kinga, zaczekaj. Przypomnijmy sobie, jak panowie brali udział. Tak. Proszę bardzo. Syna, co nie przejdzie obok. Kocham się, synu. Dziękuję bardzo. Sebastianie, jest to trzecia edycja Nazwy The Music i po raz pierwszy słyszę, że nikt nikomu nie do***ala, nikogo nie chce zabić. No tę solówkę Gleby pamiętam. Pamiętam. To był końcówka programu. Ja też pamiętam, bo ja tam byłam we Wrocławiu z twoją rodziną. No i najlepiej wykonane Dziwny jest ten świat. Jak kiedykolwiek słyszałem. Chyba nawet Niemenowi tak się nie udało. Oj. Podpiszę się pod tym, jeżeli trzeba będzie. Tak. A ja pamiętam Piotra, jak przyszedł na casting ze swoją koleżanką, którą już wywołaliśmy, bo ty miałeś być tylko gitarzystą na castingu, więc od ciebie zacznę, bo twoja historia z castingu jest najbardziej niesamowita. Pojawiasz się z koleżanką na castingu, co się dzieje? To wszystko taki obrót. To wszystko tak się potoczyło, nie po naszej myśli. Ja właśnie tak jak pani stwierdziła, ja byłem tylko... Byliśmy na te, Piotrek. Dobra, też się zastanawiam, jaka pani. To wszystko było takie dziwne, takie nowe dla mnie, że ja tutaj nagle jestem w centrum uwagi, Asia gdzieś idzie, bo jury... Ale powiedz, jak to było, bo wiesz, jakby nie każdy to oglądał, tak? Na pewno niesamowita przygoda, zobaczyć to wszystko od kuchni. Ale stoisz na scenie ty, grasz na gitarze, stoi Asia, śpiewa. Nie, przepraszam, to było inaczej, Kinga. Mikrofon, przed mikrofonem stoi dziewczyna, obok na zydelku siedzi gitarzysta i plumka na gitarze, no. A dziewczyna śpiewa, a gitarzysta coś dośpiewuje z boku. I potem się dzieje coś dziwnego. I co się dzieje potem, Piotr? Bo ty chórki śpiewałeś swojej koleżance. Znaczy nie. Odwrotnie trochę było, Asia. Tobie śpiewała chórki. Tak jest, coś mniej więcej w ten deseń. Mam amnezję. Okej. Okay. No i opowiadaj. To taki szok był dla mnie. Pierwszy raz byłem jakby w centrum uwagi. Zazwyczaj byłem właśnie albo chórkami, albo przygrywałem Asi. I tu nagle taki szok, nie wiedziałem, co. To ja wyjaśnię, bo Piotr nie chce wracać do momentu. Kompletnie. Potem nie wiem, czy chłopaki wiecie o tym, ale potem dzieje się taka sytuacja, że już nie pamiętam z kolei, czy Kuba Wojewódzki, czy Agnieszka Chylińska proponują rozdzielenie waszego duetu, dziękują Asi i proponują tobie, żebyś został na scenie i wystąpił sam. I wtedy Kuba Wojewódzki robi coś takiego i nie chce, żebyś kończył. Znaczy, ja nie pamiętam tego momentu za bardzo. Aha. Takie emocje były, że byłem w innym świecie już wtedy. Ale wiesz co, chodzi mi o tę decyzję tak naprawdę, bo zostawiłeś swoją partnerkę, tak? I postanowiłeś wystąpić sam. To taka decyzja. To wszystko się działo jakby poza mną. Ja nie byłem w swoim ciele. To
jury stwierdziło, że lepiej by było, gdybym zagrał sam. Tak się stało, Asia poszła, ja patrzę, gdzie ona jest, nagle każą mi śpiewać, śpiewam i wow. Kazali śpiewać, więc zaśpiewałem. Kazali śpiewać, no tak. I zaśpiewałeś. Jak to jest tak naprawdę? Wiecie, ludzie oglądają tę fasadę, ludzie oglądają program telewizyjny, oglądają show, oglądają zmontowane widowisko. Jak jest naprawdę, Michał Biały? Jak jest naprawdę? No, uważam, że to... Na castingu ogólnie. Od początku, no. Z samego początku. Przechodzimy tych castingów głównych, które moje się odbywały w Warszawie. No na pewno jest duże podniecenie tam. Każdy czuje się pewny siebie. Ja szczerze mówiąc, mimo to, że reprezentuję taką kulturę, gdzie trzeba być na pewno pewnym siebie, nie byłem. Kora słynie z tego, że ona tam nie za bardzo jest miła do raperów i poza tym cieszę się, że ten program daje szansę takim raperom, bo to jest jeden z nielicznych programów, gdzie raper rzeczywiście może się zaprezentować, tak? Jaka atmosfera panuje? Czy czujesz konkurencję, że każdy na drugiego patrzy wilkiem? I... Nie, ponieważ ja nigdy, w ogóle teraz, gdziekolwiek występując, nigdy nie biorę nikogo jako konkurencję, tylko po prostu robię swoje, nie patrząc na innych, nie? Mhm. Taką mam zasadę. A jeżeli chodzi o cały casting, to najbardziej mnie stresował casting. Półfinał, finał, nic. Ogólnie podchodziłem do tego już mniej więcej obeznane. Dla mnie było wszystko nowe. W ogóle zobaczyć tych ludzi tak na żywo, na przykład Korę, na przykład Elę, Adama, Sztabę, tak? To było dla mnie coś nowego, tak? Stanąć przed nimi. Pamiętam, że mnie biło serce i to bardzo. I Biały myślę... jury to przyjaciel czy wróg? Jury? Mhm. Jeżeli chodzi o mój casting, to przyjaciel. Jeżeli chodzi o finał, to wróg. Dlaczego, wyjaśnij? Tak? Dlaczego finał wróg? Ponieważ no, w finale potraktowali mnie bardzo ostro, tak? Ja uważam, że bardzo niesprawiedliwie, ponieważ ja cenię sobie konsekwencje, tak? Jury wypowiadające się na castingu bardzo doceniło to, że jestem prawdziwy, szczery i że mój przekaz jest o życiu, tak? Mhm. Zaś w finale mieli do mnie o to pretensje, które uważam, że były celowe i niesłuszne. A może to zawsze tak jest, że jak wiesz, chwalą to jest przyjaciel, a jak ganią to jest wróg? A czy nie, ja nie uważam, że dlatego, że wróg. Ja uważam, że opinia może być konstruktywna o muzyce i tak dalej. A tam na przykład pani Ela Zapędowska powiedziała takie słowa, cytuję, że następnym razem to byś zarapował o umierającej babci. No a tak się składa, że moja babcia walczyła z bardzo ciężką chorobą i oglądała to. I oglądała ten program i uważam, że jej mogło być bardzo przykro. A to jest nie fair. Czy ta krytyka właśnie może dotykać, Maciek? Dotknęła cię kiedyś, czy zawsze ciebie chwalono? Przede wszystkim zawsze krytyka jest dla mnie konstruktywna i my mamy dosyć grubą skórę. Pracując na scenie, robiąc różnego rodzaju spektakle, zawsze się spotykamy z tym, że ludzie o nas mówią. Albo mówią pozytywnie, a jak coś zepsujemy, to mówią bardzo negatywnie. I te emocje czasami są ponad stan ten faktyczny, który jest na scenie. I musimy zawsze miarkować tą sytuację. Ja się cieszę, akurat miałem w drugą stronę, na castingu było dużo mniej pozytywnie. Pamiętasz, co ci powiedzieli? Pamiętasz do dzisiaj? Wiesz co, pamiętam tą sytuację, pamiętam też to, co zostało po castingu w telewizji. Natomiast my oczywiście rozmawialiśmy też dłużej. Jak gdyby wiadomo, że nawet na castingach telewizja nie jest w stanie pokazać wszystkich ludzi, nie jest w stanie pokazać wszystkich rozmów itd., itd. Są wyciągane pewne informacje, które pewnie tworzą jakiś część tylko wizerunku. Po to jest live, żeby się pokazać w całości. Ja jestem bardzo wdzięczny, że ten New Candence jest na live'ie, ponieważ my możemy tańczyć, odpowiadać wtedy takim, jakim jesteśmy. I trudno, wiadomo, że można to w jakiś sensie podreżyserować pytaniem, ale i tak prawdziwość zostaje tak naprawdę dosyć łatwo. Pamiętasz, co było w tej rozmowie na castingu, a co zostało w programie? Co zostało wycięte? Ojku, to była 5-minutowa rozmowa. Tam to naprawdę wycięte zostały tylko te, które zostały informacje przekazane widzom, to były 4 zdania. Czyli? Pamiętasz czyli się? Pamiętam, 4 zdania, które zostały, tak? Pamiętam. No. O polskiej żółci Weroniki, o tym, że chyba się jak gdyby nie szanuje swojego ciała i Michała, a moja bardzo nieprzyjemna odpowiedź i za to jestem strasznie, zawsze mi jest smutno, że poniosłem, że emocje mnie poniosły. To, że wyjść nie potrafisz zatańczyć i jak gdyby wyjść tutaj i zatańcz ze mną, tak? Jak gdyby do Michała moja odpowiedź na jego krytykę, tak? W jakimś sensie bardzo prawdziwa i jak gdyby to, co mi leżało na sercu. Choć z drugiej strony później się zorientowałem, że jestem złapany na krytykę, że się dałem ponieść emocją. Co prawda z drugiej strony wydaje mi się, że to było w jakimś sensie odzwierciedlenie mojej duszy w tym fragmencie. Ale tak jak mówię, jakby ta rozmowa pokazana była w całości, to byłby inny kontekst. Ludzie mogliby wyciągnąć też zupełnie inne wnioski. Na szczęście dobrze się skończyło. Tak. Michał,
Pamiętasz, co najgorszego spotkało cię za kulisami? Co najgorszego? Mhm. Chyba nie pamiętam. Jakby emocje, które towarzyszyły temu programowi, były tak wielkie, że jakby pamiętam tylko moment, kiedy jakby nie mogłem śpiewać, tak? I później było to widać na live jeszcze, jakby ja byłem bardzo zawiedzony sam sobą, że jakby nie udało mi się udźwignąć piosenki. Ja pamiętam raz, jak pomyliłeś tekst na jakimś live'ie. I to jaki tekst? To było wspomnienie, nie będę pamiętam tak dziś. Ale elementarz. Jakby ten odcinek był dla mnie taką bombą emocjonalną, że nie wiedziałem, co się dzieje w ogóle. Jak już wychodziłem na jakby drugie wyjście, na tego Niemena, mówię, Michał, Boże, nie zapomnij tekstu, Jezu, Michał. I jak szedłem, to było tak. Dobra, a wtedy cię skrytykowano? Skrytykowano? Ja pamiętam. Chodzi mi o to, czy ciebie dotyka ta krytyka, wiesz, czy no, na przykład też masz tak... zauważył, że pomyliłeś tekst, ale to było na takiej zasadzie, że on zauważył, ale to nie było tak, że on zaatakował mnie, że jakby... że to było negatywne. To było takie po prostu, że zauważył tekst, wytknął mi to, że jakby pomyliłem się. A to nawet nie było tak, że ja przekręciłem ten tekst, tylko nie powiedziałem jednego słowa z tego, co pamiętam. Chłopaki, ale jak to jest na przykład, że nie wiem, dyskusja jest jakaś na przykład, nie wiem, czy rozmowa, tak jak Maciek mówi, odpowiadanie na argumenty w trakcie live'a, czy tam programu, rozmowa z jury. A co się dzieje za kulisami białym? Miałeś na przykład jakieś rozmowę, nie wiem, z panią Elą Zapędowską, czy tam z kimś innym? Miałem możliwość rozmawiania z panią Korą, której powiedziałem, że się nie zgadzałem z tym, co powiedzieli. No i co pani? I że nieźle mi tak jej powiedziałem. Ona mi powiedziała, Biały, to jest program, to jest show, rób swoje i tak dalej, robisz to dobrze. Czyli powiedziała co innego niż na live'ie, tak? No na live'ie się jej nie podobała tematyka, tak? Jeżeli chodzi o mój rap, to ona była... Ja temu nie zgadzam się z tą krytyką, bo oni nie mieli nic do mojego rapowania, tylko im się nie spodobała jakby moja prawdziwość. Mi się bardzo... Na przykład pan Adam Sztaba powiedział, że życie ma być na widowni, a kreacja ma być na scenie. No to przepraszam, no to ja nie chcę udawać kogoś, kim nie jestem, bo za tym rap to jest taka muzyka, której no, trzeba być jak najbardziej prawdziwym, mówić o tematach, o których na przykład ktoś nie chce mówić. Na przykład raperzy poruszają takie, myślę, bardzo ważne tematy, tak, dla innych ludzi i tak dalej. Tego dnia moja mama obchodziła urodziny, zarapowałem utwór dla niej, no i bardzo się cieszę, że to zrobiłem, bo i jej łzy były prawdziwe ze szczęścia. I twoje emocje też. I moje emocje jak najbardziej, a jeżeli ktoś chce, żebym ja kogoś udawał, kim nie jestem, no to nie tędy droga, tak? A powiedzmy sobie teraz o czymś innym, bo przypomnę sobie, mnie się raz zdarzyło wziąć udział w takim programie i przed etapem... Musisz nam zdać, co to za program. Nie będę wam teraz powiem wam po programie, ale przed etapem telewizyjnym podsunięto mi umowę do podpisania. Umowa, w której podpisywałem cyrograf, zrzekałem się wszystkiego, wszelkich praw, byłem do pełnej dyspozycji absolutnie za friko. Czy wy też podpisaliście takie umowy? Ja miałem dużo szczęścia, ponieważ ja byłem w pierwszej edycji. I mam wrażenie, że cyrograf, że nasze cyrografy były najbardziej lajtowymi, najbardziej lajtowymi umowami, jakie dostałem w życiu? Jak gdyby w życiu, jeżeli chodzi o umowy telewizyjne. To nawet dzisiejsza umowa jest dużo bardziej restrykcyjna od tego, co nas spotykało. Później nam robili aneksy, bo się okazało, że program jednak święci triumfy w cudzysłowie i ma dużą oglądalność, a miałem wrażenie, że tak na samym początku nie było aż to tak, że produkcja się tego aż tak mocno nie spodziewała. A co było w tej umowie? Wiesz co, to było bardziej tak, żebyśmy nie mówili o programie, jak gdyby o środku na zewnątrz, że była jakaś taka... żebyśmy zostawili tajemnicę programu tak naprawdę, która jest. A te anegdoty, które krążą, że na przykład jeszcze po programie musicie wykonywać ileś tam zleceń za darmo? My nie mogliśmy brać udziału w takim samym typie programu przez 2 lata. I to był koniec. I tak naprawdę nie mieliśmy takich kłopotów. Znaczy nie, ja nie miałem z tym takiego czegoś tam nie miałem. Ja nie mogłem w czasie na przykład iść między innymi do was, czy do kogoś innego, tylko jestem w tym programie i tak dalej. Piotrek?
Ja już nie pamiętam tych wszystkich szczegółów, byłem za bardzo przejęty tym wszystkim, żeby... I podpisywałeś sobie... wszystko, co ci ciemno podstawiali, nie? Szpaczku, a ty mu pokazaj, że to... Znaczy, jakby te godziłeś umowy... się na wszystko. Znaczy, jakby one Przyznaj były się. Czytane i analizowane wcześniej, ale okazało się, że to nic strasznego. No dobra, co tam podpisałeś? Miałeś przy sobie podpis, więc go wykorzystałeś, tak? Oczywiście, no to pierwszy autograf, tak? Szpak nieważne, najważniejsze. Najważniejsze, że autograf można było zostawić. Oczywiście. Jakby... No dobra, co musiałeś zrobić na przykład po programie w ramach tej umowy? Musiałeś wystąpić gdzieś? Nie. Nie? Nie. Ale było, na przykład jakby stacja organizowała różne występy, ale to nie było na takiej zasadzie, że musisz wystąpić, bo w przeciwnym razie cofniemy czas i wymarzymy cię z programu. Pan Gleba tańczy już. Już, wystarczyło mu trochę muzyki. Gleba Biały, Piotr Lisiecki i Michał Szpak są z nami i gadamy cały czas o tym, jak się żyje, jak się bierze udział w tym talent show. Ale teraz zajmiemy się tym, jak się żyje po talent show. Życie po talent show. No i teraz w zasadzie pytanie jest proste, tak? Co robicie w tej chwili, panowie? Chyba, znaczy w moim przypadku jest jakby niezmiennie. Robię to znaczy to... nie robisz nic innego niż robiłeś dotychczas? W sensie jakby rozwijam się pod kątem muzycznym, tak? Że jakby próbuję się jakby... uczyć nowych gatunków muzycznych, jakby próbuję... No dobra, Michał, ale wróćmy. Skończyło się talent show i wydarzyło się bardzo dużo w twoim życiu, bo na przykład wystąpiłeś w Tańcu z Gwiazdami. No najlepszym tancerzem to może nie byłeś, ale... Ale przeciwieństwie nie było. Gleba, jak tańczył Szpak? No właśnie. Spróbuj coś złego. Znaczy, no, nie był najbardziej beznadziejnym tancerzem. Nie? Ale? Nie, bo ja jakby... Ja byłem... To jest frajda, jak gdyby... Ja chyba byłem napompowany powietrzem, bo ja się unosiłem w jakby... Nie czułem, że stoję na ziemi, no tylko dobra. Tak... To mam powiedziane. My też odnosiliśmy takie wrażenie. Dobra, wystąpiłeś w Tańcu z Gwiazdami. Co oprócz tego konkretnie? Wystąpiłem na Orange Warsaw. Pamiętam, rozmawialiśmy po koncercie. Boskie. Tak? Jakby teraz na przykład szykuję się do festiwalu w Opolu. I cały czas jakby w międzyczasie są koncerty. Wydałem epkę. Teraz przygotowuję się do wydania kolejnego singla. A kiedy longplay? Kiedy? Mhm. Dobra, nie było pytania, w Piotr. Porządku. A propos płyty. Piotr, co się wydarzyło po? No bo w twoim życie... przypadku, bo to nie było, ja muszę to powiedzieć, to nie było tylko tak, że... ja będę mówić za Piotra. Jestem jego drugą menadżerką. Nie, żartuję. Nie, bo on po prostu pięknie śpiewa. Piotr, w twoim przypadku to było tak, że po pierwsze był Mam Talent, ale po drugie, w trakcie tego Mam Talent, zauważyła cię menadżerka Agnieszki Chylińskiej, Joasia, którą bardzo serdecznie teraz pozdrawiam, jeżeli nas ogląda. I ona się tobą zachwyciła i ona wzięła cię pod twoje skrzydła, czyli jakby znaczy to, dwa to się akurat tak zgrało w czasie... Akurat po, może nie tego samego dnia, co finał Mam Talentu, ale zaraz po się odezwała właśnie. Znaczy było wiele propozycji. Wiele propozycji? Tak. Dużo telefonów miałem z ofertami menadżerowania, jakieś koncerty, coś tam, płyty. Już nie pamiętam. I była kwestia po prostu wybrania najodpowiedniejszego menadżera. No i dobra, wybrałeś tę na to odpowiedniejszą menadżerkę, tak to już jest, wiemy, oczywiście. A efektem waszej wspólnej pracy jest płyta, złota płyta. Tak. Ja ją pokażę. Tak, brawo. A ponieważ jest złota, więc możemy podejrzewać, że nie tylko ty ją kupiłeś i nie tylko my, bo mamy ją nie w domu. Nie moi rodzice i znajomi, nie. Chyba nie. Pamiętasz, ile tysięcy egzemplarzy sprzedaliście? 15 chyba, z tego co wiem teraz. I ta płyta jest chyba, była przynajmniej w pierwszej dziesiątce, prawda? Mhm. Tak, na szóstym miejscu chyba po Lisie. Proszę, Biały. No ja oczywiście również pracuję nad płytą, przesłuchuję bardzo dużo podkładów od różnych producentów. Mam menadżera, co jest też bardzo pomocne, ale takiego menadżera, któremu na pewno mogę zaufać, ponieważ były różne zgłoszenia, na przykład potajemnie, gdzie inne zespoły nie wiedziały, że ich menadżer chciałby
ich tam, a mnie tam. Mhm. Ja takie od razu na takie rzeczy nie chciałem iść. Ale rozumiem, że te telefony pojawiły się po występie w Must Be The Music, tak? Już w czasie castingu. Już w czasie castingu, tak. Po finale już było najwięcej. A ty, Piotrek, kiedy dostawałeś takie telefony? W czasie programu też. Ty nie wygrałeś programu. Nie. To też... Nie musiałeś wygrać, żeby... żeby zrobić złotą płytę. To jest fajne. Maćku, ja przy tym rodzeniu się twojego życia pobyłam, bo ja pamiętam ten moment, jeszcze raz powiem, bo to było rzeczywiście... Akuszerką, tak? Byłam akuszerką, bo byłam z całą rodziną Maćka we Wrocławiu, kiedy on wygrywał w Warszawie You Can Dance. Co się wydarzyło potem? Potem wyjechałeś na warsztaty. Znaczy, później była chwila przerwy, zanim był Broadway Dance Center. Jeżeli chodzi o tancerzy, jest tutaj trochę więcej kłopotu, ponieważ my nie mamy menadżeringu. Jak gdyby trudno byłoby nas wrzucić w przestrzeń teatru, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie. Było wiele propozycji komercyjnych i jak gdyby takiego menadżeringu komercyjnego, otwierania sklepów, chodzenia do galerii, występowania w teledyskach i takiej przestrzeni, tego było mnóstwo. Jeżeli komuś to oczywiście leży, to taki program daje ogromną taką przestrzeń do tego, żeby to robić. Natomiast w sferze kulturalnej było dużo ciężej i trzeba było jednak pracować własnym sumptem. A ponieważ robię choreografię w teatrze, więc jak gdyby to zostało dalej, bo to mnie najbardziej kręci. Zresztą teraz próba się odbywa. Tak, Maciek przyjechał do nas z Elbląga, tak. Kiedy premiera? Szaleństwo. Premiera jest 3 czerwca, Czarnoksiężnik z Krainy Oz. Graliśmy już go we Wrocławiu. Przez 2 lata oglądało to już parę tysięcy osób, więc nie ma czegoś takiego jak złoty bilet, ale mam nadzieję, że duża popularność tych przedstawień, które robimy. No i świetny team, bo tak naprawdę ja pracuję z reżyserem Jerzym Bielunasem. Jeżeli chodzi o muzykę, to jest Mateusz Pospieszalski, więc to jest przygoda ogromna, jeżeli chodzi o nutki. Ale możesz powiedzieć, że tak naprawdę to You Can Dance ci otworzyło drogę? Znaczy w teatrze nie, natomiast pozwala teatrowi zaprosić więcej widowni na spektakl i z tego się bardzo cieszę, bo dlatego, to jest taka przestrzeń. Dlatego, że Gleba Florek Że Gleba Florek, że możemy napisać newsa, że możemy zrobić o tym program, że możemy go pokazać w telewizji regionalnej, spotkać z dzieciakami, z dorosłą młodzieżą że my teraz i tak dalej. Tak. To chociażby to. Mhm. Ogromna popularność po programie jest niezwykła. Ja sobie założyłem, żeby nie pompować tej popularności prywatnym życiem, ponieważ mnie dotknęło to, że wychodząc ze śmieciami byłem fotografowany i nie do końca uważałem, że mając rodzinę jest to dla mnie odpowiedni sposób, że tak powiem, promocji i pompowania się w tej przestrzeni. I dlatego z tych mediów takich ogólnie komercyjnych zniknąłem. Natomiast zniknęło też mnóstwo tancerzy, którzy też robią wspaniałe rzeczy. I nie jest tak, że jak nas nie ma w mediach, to się nie tworzymy. To jest taka też informacja. A słuchajcie, a da się żyć po talent show z tego, że się było w talent show? Zależy chyba od człowieka. Ale to mów o sobie, Biały. O mnie? Tak. Mhm. Czy da się żyć w sensie z tym ogólnie? Tak. Czy wróciłeś nie, do kuchni? Nie, finansowo, po prostu. Czy wróciłeś do kuchni? Znaczy nie, wszystko się rozkręca, jest bardzo dużo propozycji. Jesteśmy na tle ustawiania grafiku koncertowego. Dopiero wszystko jest, jakby powiedzieć, tak w praniu. Ale już można powiedzieć, że jest to dobry, można powiedzieć, zawód. Tak? Dobry pieniądz. Dobry zawód. Ale przede wszystkim niedobry, bo że są pieniądze, ale temu, że robię coś, co kocham, tak? To jest najważniejsze, tak mi się przynajmniej wydaje. Żyjesz z tego, że śpiewasz w tej chwili, no bo masz 19 lat, zdałeś maturę, będziesz zaraz zdawał na studia, no ale to już jest taki moment, że się można usamodzielić. Można się usamodzielnić? No przede wszystkim trzeba coś zacząć robić. Nie można spocząć na laurach i żyć tylko z tytułu finalisty. Także no, ale na kieszonkowe masz, o to mi chodzi. No mam na waciki, tak. Na waciki. Szpaczku. Ja też mam na waciki. Ja wiem, że chyba... Strasznie dużo wacików używasz. Szpak dużo zarabia. Ale wiecie co? Jeszcze na koniec, tak absolutnie. Powiedziałeś, Maćku, dotknąłeś jednej ważnej rzeczy, życia prywatnego. Troszeczkę wrócę do tego życia w trakcie i życia po. Czy to wasze życie prywatne, tak powiedzcie jednym zdaniem, ucierpiało na tym, że byliście w talent show? Biały. Czemu pytanie do mnie? No wiesz czemu. Podejrzewam czemu. Czy moje życie prywatne ucierpiało? Mhm. Nie. Uważam, że nie. Maćku, musiałeś coś zatajać? Nie znam historii Białego, nie wiem, nie, dlaczego nie ucierpiało. No ale nie, powiedz na przykład, jak było, powiedz jak było u ciebie, bo ty musiałeś to trochę tam sekretów mieć w trakcie programu, znaczy, tak? Nie, ja nie musiałem, natomiast rzeczywiście było tak, że ja już byłem żonaty podczas programu i Magdy nie pokazywała telewizja.
jakichś dziwnych powodów, bo jest piękną kobietą i wydaje mi się, że mogłaby zaszkodzić mi w karierze. No ale z drugiej strony pokazać piękny wizerunek. Natomiast no to jasne, to jest jak gdyby kwestia już jak gdyby takiej przestrzeni. Ja też o tym nie wiedziałem, bo przecież my tak naprawdę w ogóle nie oglądaliśmy You Can Dance, będąc tym You Can Dance, tylko cały czas zapierniczaliśmy mocno od rana do wieczora na sali treningowej i tam nie było zmiłuj. No, jak się wchodzi o 9 rano na salę baletową, wychodzi o 23, to naprawdę nikomu się nie chce sprawdzać w internecie, co o nim piszą, jak to wszystko wygląda. Jasne. Piotruś i Michale, wasze życie ucierpiało? No, na pewno Piotrek, jestem rozpoznawalny w jakiś tam sposób. Przeszkadza ci to? Znaczy nie, to nie jest jeszcze takie agresywne, takie natarczywe. To... Jeszcze? Agresywne. Myślisz, że będzie? No myślę, że jakoś tam będę się rozwijał i że będzie coraz z coraz większą pompą to wszystko szło, bo mam zamiar żyć z muzyki, iść tą drogą dalej, a popularność wiąże się z tym. Michał się z tego cieszy. Znaczy, ja jakby nie mam nic przeciwko temu, bo jakby wiem, w co się wpakowałem i sam chciałem się w to wpakować. Jednak czasami rzeczywiście jest to uporczywe, kiedy na przykład idziemy na Królewnę Śnieżkę, okazuje się, że obok jest premiera jakiegoś filmu i robią nam zdjęcia, będąc na czerwonym dywanie w dresach na przykład. Ach, ta sława, prawda? Na Królewnę Śnieżkę w dresach? No oczywiście. Słuchajcie, ale no, ostatnie zdanie białe, proszę. Na przykład kręcąc te materiały o nas i tak dalej, nie? No. Na przykład ja mówiąc 90% o rapie, 10% o życiu prywatnym, na antenie jest pokazane 10%. Te 90% rapu umyka. Zniknęło. No, ale mogłeś śpiewać. Tak, bo ja prezentowałem dany utwór, lecz nie byliśmy do niczego zmuszani, ale jakby wyciągnięte są bardziej takie prywatne rzeczy, niekoniecznie od nas. Przeszkadzało ci to? Nie, mi nie. Słuchajcie, ja myślę, że to są programy telewizyjne, które rządzą się własnymi prawami. Które tak naprawdę rządzą się jednym prawem, który zwerbalizował kiedyś Freddie Mercury. Show must go on. Yeah. I wy się na to godzicie. Bardzo wam dziękujemy. Wczoraj zapytaliśmy... Poczekajcie, siedźcie jeszcze. Wczoraj zapytaliśmy was w naszej sondzie, kto zwycięży X-Faktora, którego finał odbędzie się w najbliższą sobotę. I proszę bardzo, 55% osób powiedziało, że Dawid Podsiadło, 32%, że Marcin Spener, 13%, że zespół The Chess. Michał, oglądałeś? Bo ty jesteś X-Faktora, tak, kto wygra? Ja jakby pozwalam sobie oglądać i nie wiem, szybko, kto wygra. Nie wiem. Adam, kto wygra? Znaczy, ja prawdę mówiąc, musiałbym się zastanawiać, czy wolałbym płytę Podsiadły, czy płytę Spenera u siebie w domu. Podsiadło. Ja chciałbym, żeby jakaś dziewczyna w końcu wygrała You Can Dance. A ja bym wolała mieć tam, a nie płytę, tylko po prostu Spenera chciałabym mieć w domu. A twój mąż o tym wie? A to już temat na zupełnie inną rozmowę. Panowie, dziękujemy wam bardzo za to spotkanie,